Witajcie. Dzisiaj sobie zainstalujemy MusicBota. Zaczniemy od kilku pakietów. Teraz aktualizujemy sobie certyfikat. Doinstalujemy kolejny pakiet. Stworzymy sobie nowego użytkownika. Ja takiego użytkownika mam już stworzonego, także pominę ten krok, bo po prostu na niego się przeloguję. Ściągnę teraz paczkę z botem. Wypakuję. Zamienię plik. Teraz, jeżeli tutaj zmienicie nazwę użytkownika, to nie musi być akurat SinusBot. Tutaj może być nazwa inna, także tutaj też musicie wtedy zmienić tą nazwę oraz ścieżkę do tego innego użytkownika. Ściągamy sobie teraz TeamSpeaka, ale nie serwer, tylko klienta. Nadajemy im prawo dostępu. Oraz odpalamy klienta TeamSpeak. Naciskamy tu Enter oraz Q, żeby zaakceptować licencję. Teraz naciskamy właśnie Y i licencja została zaakceptowana. TeamSpeak został zainstalowany. Teraz przechodzimy do pliku konfiguracyjnego i tutaj musimy zmienić ścieżkę do naszego klienta. Zapisujemy Ctrl O, Ctrl X, wychodzimy. Kopiujemy plugin. Nadajemy prawa do odpalania bota. No i w końcu odpalamy samego bota. Jak widać, bot nam się uruchomił. Ok, przechodzimy do przeglądarki. Logujemy się na swoje konto. Hasło domyślne to jest FOOBR. Po zalogowaniu się oczywiście wchodzimy do ustawień użytkownika i zmieniamy hasło na swoje. Ja już to zrobiłem, także pominę ten etap. Wchodzimy teraz do ustawień bota. Tu wpisujemy nazwę, jaka pojawi się na serwerze. Adres IP zostawiamy taki, jaki tu jest, o ile serwer jest na tym samym FPS-ie co bot. Jak jest inaczej, no to trzeba wpisać IP serwera. No to co, włączamy bota. Jak widać, bot się pojawił. No i ładnie gra. Przejdę teraz jeszcze tutaj do konsoli. Ctrl C
zamykamy naszego bota, bo chcę wgrać fajny jeszcze plugin, dzięki któremu możemy dodawać linki z YouTube'a i normalnie słuchać muzyki. Musimy jeszcze edytować plik i w tym miejscu dopisać ścieżkę do niego. Zapisujemy oraz załączamy naszego bota. Jak widać, dodatek się załadował. W takim razie przejdę jeszcze raz do przeglądarki, aby Wam pokazać, jak to działa. Ok, w takim razie przechodzimy teraz do zakładki Upload i tutaj wklejamy jakiś link z YouTube'a. Czekamy chwilę, aż się załaduje. Jak widać, plik się załadował. Przechodzimy teraz do zakładki wszystkie piosenki. Dajemy na odśwież. Jak widać, plik się załadował i możemy go teraz załączyć. Jak widać, gra. Wrócę jeszcze raz do konsoli, aby pokazać Wam jeszcze jedną rzecz. Ostatnią rzeczą jest załadowanie bota ze screena, bo jak zamkniemy teraz konsolę, no to bot nam też się wyłączy. Wezmę to, wyłączę. Jak zrobić, żeby bot po zamknięciu konsoli nadal chodził? Wykonujemy taką komendę, dzięki której screen już nam się załadował.